Gospodarka amerykańska może nie zwalnia, ale na pewno też nie przyspiesza. Mocne dane, w tym zaufanie konsumentów, przeplatają się no właśnie z innymi słabszymi statystykami. Indeks aktywności biznesowej Chicago Fed spadł do najniższego poziomu od 4 lat. Więc, jak się pewnie domyślacie, dzisiaj zajmiemy się analizą euro-dolara. No, wydatki osobiste i dochody konsumentów nie spełniły prognoz ekspertów Bloomberga. W ujęciu realnym dochody spadły. Popyt spowalnia, co ma nastąpić w obliczu wysokich stóp procentowych i inflacji. I to niezależnie od tego, na co mówią przedstawiciel FOMC, zbliża się data rozpoczęcia ekspansji monetarnej, co jest tym gorsze dla niedźwiedzi na eurodolar. Capital Economics prognozuje spadek wzrostu PKB w drugim kwartale do 1,2%, po serii ostatnich danych, choć jeszcze kilka tygodni temu przewidywano 2,7%. Fed powinien zadowolić się ochłodzeniem gospodarki, ale jego werdykt będzie zależał od statystyk inflacyjnych. PCE wzrósł w kwietniu o 0,3%, a bazowy indeks PCE wzrósł o 0,2% miesiąc do miesiąca. No, jeden raport nie oznacza powrotu dezinflacji, ale podtrzymuje nadzieję na obniżkę stop funduszy federalnych jeszcze w tym 2024. Rynek instrumentów pochodnych przewiduje 81% prawdopodobieństwo co najmniej jednego aktu ekspansji monetarnej i szacuje szanse na jej rozpoczęcie we wrześniu na 47%. No, Fed naprawdę potrzebuje czasu, więc to nic dziwnego, że na przykład tutaj prezes Fed z Nowego Jorku, John Williams, stwierdził, że polityka pieniężna jest na właściwym miejscu. I teoretyczne rozpoczęcie ekspansji monetarnej EBC w czerwcu, na tym tle miał w teorii zmiażdżyć eurodolara. Ale wiadomość ta była jednak od dawna uwzględniona na cenach, ponieważ opinia publiczna była świadoma planów EBC. Czyli była to powszechnie znana informacja i to też tak w ramach odpowiedzi na komentarz do jednego z poprzednich filmów. I co więcej, na rynku Forex krążą pogłoski, że Europejski Bank Centralny posunął się z daleko, że stopa depozytowa powinna pozostać na poziomie 75, a ostatnia podwyżka była niepotrzebna. Więc można przyjąć, że to, co się wydarzy teraz na początku lata, to może być nic innego jak wycofanie się i poniekąd przyznanie do błędu. Dużo ważniejsze jest to, co wydarzy się jednak po czerwcu i jakie sygnały da Christine Lagarde na kolejnym posiedzeniu Rady Prezesów. Ponieważ inflacja w Europie przyspieszyła, bardziej niż oczekiwali tego eksperci Bloomberga. EBC nie będzie się śpieszył. Gołębie z Rady Prezesów bagatelizują znaczenie najnowszych danych o CPI. W związku z tym prezes Banku Włoch Fabio Panetta stwierdził, że dane nie są ani dobre, ani złe. A jego portugalski odpowiednik Mario Centeno zauważył, że majowe statystyki odbiegają nieco od oczekiwań. Jednak jastrzębie są w pogotowiu. Tutaj gubernator austriackiego Banku Narodowego Robert Holzmann porównał niedawno Fed do goryla w pokoju. No i tak, jeśli Rezerwa Federalna nie chce obniżyć stóp procentowych zbyt szybko, Europejski Bank Centralny powinien teoretycznie zrobić to samo. Tym samym przynajmniej gospodarka amerykańska nie przyspiesza, a gospodarka europejska czuje się coraz pewniej. EBC zrobi przerwę w obniżeniu stopy depozytowej, co powinno umożliwić dalsze wzrosty na euro-dolarze. No i właśnie, teraz kwestia tylko tego, czy kupując euro poczekają na statystyki z amerykańskiego rynku pracy za maj, czy też, można powiedzieć, zaatakują wcześniej przy wyjściu z konsolidacji z przedziału 1,079-0,89. W chwili obecnej jesteśmy powyżej 1,086, który jest równie ważnym poziomem i jeśli zostanie obroniony, to da solidne podstawy, aby przejść i przez 0,89 jeszcze przed EBC. I to by było na tyle z mojej strony. Pamiętajcie oczywiście, że to wszystko to jest jedynie subiektywna opinia autora. To tyle ode mnie w dzisiejszym materiale. Dzięki wielkie za uwagę i słyszymy się w kolejnym.